Wracamy do kuchni, no dzisiaj polskiej, ale już wiedzieliśmy od Damiana Wawrzyniaka, że nie ma chyba takiego miejsca na świecie, w którym jeszcze na razie otworzył, a jeszcze zamierza otworzyć kolejną restaurację. Damianie, jesteś znany z tego, że promujesz polską kuchnię w różnych miejscach świata. Na co najczęściej łapią się smakosze, jeśli chodzi o reprezentację polskiej kuchni? Oczywiście już wszyscy znają pierogi. Ale smalec teraz... Ale pierogi bez względu na farsz? Czy to ma znaczenie? Ogólnie pierogi. Tylko my teraz właśnie nawet w nowo otwartej restauracji, którą mojej własnej w końcu, serwujemy pierogi smażone na głębokim tłuszczu, czyli już troszeczkę inaczej. Na azjatycki styl trochę. Troszeczkę, ale znowu też ta wieprzowina cały czas przechodzi, wolne gotowanie i oczywiście sos fajny z palonej cebuli, czyli to wszystko jest ciągle polskie, ale tak troszeczkę musimy. A dzisiaj co nam zaserwujesz? Dzisiaj wam dam smalec. Oczywiście jeszcze kilka innych dań. Tak, dam i musicie zjeść. Z chlebem na zakwasie. Orkiszowy, na żytniej mące tak samo tutaj jest, 30-30%. Zaraz wam smalec dam, który był przygotowany przez ponad od 8 do 6 godzin. To w zależności już potem jak to mięso się rozchodzi. I mięso wieprzowe jest gotowane w mleku. Ale to jest dla mnie dziwne. Tak. Bardzo niekoszernie. Może troszeczkę nie, ale zapewniam, że smakuje. Tu właśnie skończyłem robić tłuszcz na górę i się jeszcze ściąga. A co się dzieje z tym mlekiem? Mleko całkowicie wytrąca tłuszcz. Potem odciągamy to wszystko i mam oddzielny garnek, który palę tłuszcz dodatkowo. I mleko wyciąga całkowicie. Kończymy gotowanie, jak mleko... Nie jest białe. Nie, mleko wygląda całkowicie przezroczyste. I wtedy dochodzi... Smaki są niesamowite. No zaraz spróbuję. Mleko jest całkowicie przezroczyste, czyli co, białko z mleka jakby wchodzi w mięso? Całkowicie, nie ma. No na przykład jak po 6-8 godzinach gotowania jest przezroczysta substancja. Ale to jest twój pomysł? To jest mój pomysł. To jest mój pomysł i eksperymentowałem przez jakiś czas. I nie wiem, czy to wyszło przypadkiem, czy nie, ale po prostu jest petarda i naprawdę wszystkim smakuje i działa. No to smakujemy. Wracamy do twojej kuchni. Ciekawe, czy państwo wiedzą, co to są saluki. Saluki. Ja się zachwyciłem po prostu. Ja też. Chyba nie to, żebym był jakimś miłośnikiem psów, nie będę ściemniać, ale te saluki są tak szlachetne, tak piękne. Coś pięknego. Znaczy przepiękne psy. Nasza reporterka Zuzanna Pol wybrała się do Dubaju, żeby się przyjrzeć właśnie jednym z najszlachetniejszych psów na świecie, które się nazywają saluki.